Leszczyńskie autobusy ponownie jeżdżą według rozkładu. Przywrócone zostały kursy zawieszone z powodu dużej absencji kierowców. Jednocześnie wprowadzono zmiany dotyczące pracy biur obsługi klientów. Od soboty 7 listopada, przynajmniej do 29 listopada zamknięty będzie punkt obsługi mieszczący się na dworcu PKP. Przywrócone zostało z kolei wydawanie kart miejskich. Centrum obsługi klienta mieszczące się w zajezdni MZK przy ulicy Leśnej ponownie jest czynne, ale obsługa odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, czytamy w komunikacie na stronie MZK. Pasażerowie korzystający z leszczyńskiej karty miejskiej i elektronicznej portmonetki proszeni są o doładowywanie ich przez Internet. Osoby, które w umówionym terminie pojawią się w centrum obsługi, muszą przynieść już wypełnione dokumenty. Przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba. Obowiązują maseczki, rękawiczki oraz dezynfekcja rąk. Każdorazowo po opuszczeniu biura przez klienta. Ta pomieszczenie jest dezynfekowane.